Cześć, dzisiaj pogadamy sobie troszkę o sytuacji i kilku newsach takich, które mnie osobiście zajęły. Mamy tutaj szwajcarski wielki sklep internetowy zaczyna akceptować Bitcoina. Po prostu dodali opcję płatności krypto. Więc następny wskaźnik. Kolejni przyłączają się i wchodzą na nasze podwórko. A naszym celem powinno być to, żeby jak najwięcej ludzi, jak najwięcej graczy powolutku wchodzili na to właśnie podwórko o kryptowalut. I jeden zamoczy gdzieś tam stopę, jak to pyknie im z tym sklepem internetowym, to za tym przykładem pójdą gdzieś tam następni. Masowa adopcja nie będzie się odbywać w ten sposób, że nie wiem, Fed zacznie uzna Bitcoina za walutę narodową czy Europejski Bank Centralny, tylko to będzie się działo właśnie w taki sposób, malutkimi kroczkami. Coraz więcej ludzi będzie przystępować do Bitcoina. Czyli wszyscy muszą być w jednym miejscu, grać w tej samej drużynie z nami razem, rozumieć potencjał kryptowalut i technologii blockchain. I po prostu ciągnąć ten wózek i robić wszystko, żeby jak najwięcej ludzi się gdzieś tam budziło i żeby rozumiało tą całą technologię. Kolejna informacja. Visa. Visa zatrudnia, szuka teraz ludzi, programistów, tworzy drużynę, ludzi, którzy znają się na technologii blockchain. I tutaj nie chodzi o taki Hyperledger czy takie przedsięwzięcie, jak ostatnio mówiłam o IBM, który pomaga w tworzeniu na stelaże, w tworzeniu kryptowalut dla banków. Tylko tutaj chodzi, oni wyraźnie tutaj mówią o tym, że szukają ludzi, którzy są zaangażowani w budowanie projektów open source, takich jak właśnie Bitcoin, Ethereum, Litecoin i tak dalej. I wygląda na to, że Visa rozumie, ponieważ nie chce podzielić sytuacji, nie wiem, Kodaka na przykład, kiedyś, czy gdzieś tam Nokii, czy innych firm, Polaroida. I chce iść z duchem czasu, i niestety, jeżeli nie zajmie się blockchainem, to ktoś ich w tym po prostu wyprzedzi. Visa ma już infrastrukturę zbudowaną. Teraz kwestia jest tego, żeby podpiąć tam, czyli zbudować wtyczkę do tego, żeby tylko implementować płatności kryptowalutami. To jest prosta rzecz, tylko oni tego nie umieją po prostu i szukają dlatego ludzi, którzy potrafią to zrobić i stworzyć taką wtyczkę, gdzie każdy, kto wchodzi do sklepu i płaci kartą gdzieś tam, nie, mógł płacić też kryptowalutą, żeby to było jakoś tam konwertowane i taka usługa, żeby była dostarczona. I teraz co robi Visa? Visa robi dokładnie to samo, co zrobiliśmy my w BitClubie, tworząc CoinPay'a. I zobaczcie, w którym kierunku idzie ta cała rewolucja. Więc tutaj nie mówimy o tym, żeby w obrębie Hyperledger robić zamknięty blockchain jakiś tylko tam dla siebie, tylko tutaj naprawdę Visa otwiera się na open source'owe projekty. I wyrąbane ma na to, czy to będą waluty narodowe, czy nienarodowe. Tylko jeżeli chce pozostać w grze, bo ludzie dzięki krypto mają wybór, czy chcą korzystać z takich walut, czy takich, Visa, jeśli chce pozostać w grze i mieć za sobą ludzi, musi po prostu, to są bardzo mądre posunięcia, musi iść z duchem czasu, tak jak każdy. I my w BitClubie jesteśmy w epicentrum tych wszystkich wydarzeń, bo w momencie, gdy ktoś przegapi to, taką rewolucję, która dzieje się teraz na naszych oczach, zaczyna się, to jest dopiero zalążek rewolucji. Jak to przegapisz, no to przegapisz. Po prostu już nie będzie odwrotu, bo poza sceną dzieją się naprawdę ogromne rzeczy i ogromne ruchy. Wszyscy się szykują
no po prostu na coś niesamowitego. Gdzie w tym wszystkim jest BitClub? BitClub jest centrum dystrybucji technologii blockchain. Wszystko, co będzie oparte o blockchain, w takim networku będziemy w stanie sprzedać i dotrzeć do dużej ilości osób i jeszcze na tym zarobić, kumulując, zarabiając w Bitcoinie, ponieważ BitClub nie ma styczności z tradycyjnym systemem finansowym. To jest firma oparta w 100% o blockchain. Tak jak mówię, jesteśmy w epicentrum rewolucji. I to nie jest tylko taka firemka, która pozwala, nie wiem, zarobić siano, nie? Pozwala tylko zarobić i jakiś tam biznesik jest. My się po prostu przyczyniamy do propagowania rynku kryptowalut, bo dzięki BitClubowi setki tysięcy ludzi dowiedziało się o Bitcoinie i powolutku kroi dla siebie coraz większe kawałki tego tortu, bo uczestniczymy w masowej adopcji. Dzięki temu, że zbieramy sobie bitcoiny, dzięki temu, że robimy network, dzięki temu, że mówimy o tym wszem i wobec, dzięki temu coraz więcej ludzi przyłącza się do kryptowalut. Tak samo jak właśnie te wszystkie instytucje, które wchodzą na ten nasz grunt. My na nim już jesteśmy. I my już mamy stworzone narzędzia i te wszystkie wtyczki. Visa dopiero se robi taką wtyczkę. Dopiero zbiera team programistów, zbiera dopiero do tego. My tej wtyczki nie potrzebujemy, możemy ich zlać. Jesteśmy pierwsi, mamy CoinPay, nasz własny procesor płatniczy, którego jesteśmy również udziałowcami. Jeszcze w tej chwili, wchodząc z fundatorem, można być takim udziałowcem. A jeżeli się nie załapiesz na udziały, bo nie wiadomo, jak się, znaczy wiadomo, jak to się rozwinie, będzie tylko lepiej i jakie dywidendy z tego tytułu będziemy mieć, to mimo wszystko, jako udziałowiec BitClubu, możemy zarabiać na tym, że wyprzedzając na przykład Wizę z ich wtyczką kryptowalutową, będziemy mogli podpinać sami partnerów handlowych i czerpać korzyści takie jak Visa czerpie z opłat transakcyjnych. Visa ściąga z marszantów, nie chcę kłamać, ale około 10% z obrotu. My będziemy ściągać z tego, co pamiętam, około 1-2 i to będzie szło w strukturę do nas. I będziemy mogli na tym zarabiać. Także to jest jeszcze jeden powód, dla którego warto być w BitClubie, bo z BitClubem, z małą inwestycją, minimum $600, możecie partycypować właśnie w rozwoju tej całej technologii, w tym, żeby rynek rósł i przyczyniać się do właśnie masowej adopcji. Masowa adopcja to są ludzie. A my tworzymy właśnie network. Mówimy o BitClubie. I resztę zrobi rynek, resztę zrobią te wkraczające instytucje, bo one podziałają tak jak lewar i to, co nazbieramy teraz, będzie warte później po prostu miliony. Czyli jeżeli nie masz pieniędzy, nie jesteś jakimś inwestorem, nie wiadomo jakim, to jedyna opcja dla ciebie, żeby uczestniczyć i żeby nie przegapić tych okazji, no to jest wejście po prostu w BitClub, który jest pełen takich true believers. Pełen. To jest tylko kwestią czasu, kiedy wszystkie online płatności online będą kryptopłatnościami, ponieważ to jest po prostu prostsze i to jest tańsze i to jest bardziej wygodne dla ludzi. To jest po prostu warstwa, te płatności krypto, to jest kolejna warstwa internetu, to jest naturalny proces rozwoju, który się dzieje teraz. I nie być w tym, nie być tego uczestnikiem, to trzeba być naprawdę ignorantem. A jak w tym uczestniczyć? Jak się wkręcić w ten rynek właśnie i w te możliwości? Jak korzystać z tych możliwości? Pomóc nam rozpropagować ideę kryptowalut. A jak nam pomóc?
będąc z nami w BitClubie po prostu. To jest najprostsze i najlepsze rozwiązanie, bo z tego są później, będą zabudowanie społeczności, nie tylko BitClubu, ale my się przyczyniamy do budowy społeczności kryptowalut w ogóle. Z tego mamy jeszcze korzyści, na tym zarabiamy. Także na BitClub trzeba patrzeć naprawdę globalnie, a nie tylko na jakąś tam firemkę, kopalenkę, bo my naprawdę robimy zajebistą robotę. Teraz jeszcze sobie wyobraźcie ten BC Trader cały, który wszedł, który mamy, w którego posiadaniu jesteśmy. Mając takie możliwości, ludzie normalnie, nie mając tego, nie wchodziliby na giełdę, nie tradowali sobie, nie? No bo albo nie mają wiedzy, albo nie mają na to czasu. Mając BC Tradera, zobaczcie, jakie ilości Bitcoina weszły w rynek. My też się przyczyniamy do tego, żeby kurs rósł za chwilę. Dlatego, że ci, co używają bota, muszą wrzucić na giełdy swoje bitcoiny. I dzięki temu zwiększa się obrót. Także co byśmy nie robili, przyczyniamy się do tego, żeby ta adopcja, masowa adopcja po prostu ruszyła. Nie? Potrzebni nam są do tego ludzie. Więc BitClub to są ludzie. BitClub Network to jest network i to jest po prostu armia ludzi, no, która się powiększa i musimy pracować nad tym, żeby było nas jak najwięcej. Wtedy zadziała zasada podaż-popyt, prawda? Jak jest większy popyt, mała podaż, to cena rośnie. Ludzie obserwują. Również te wszystkie firmy, te wszystkie instytucje, które gdzieś tam wchodzą powolutku na to nasze podwórko, obserwują. Sukces jednej firmy pociągnie za sobą kolejne. Sukces rodzi sukces. I tej lawiny nie da się już po prostu zatrzymać, bo to już trwa. Żeby w tym uczestniczyć, kupienie Bitcoina za, nie wiem, za $200 nie wystarczy, bo nic to wam nie da, nie? Wejście z nami i jak chcecie iść z nami, no to już z tego możecie mieć bardzo duże pieniądze. Wystarczy mówić o Bitcoinie i pokazywać ludziom możliwości. I to wystarczy. Tu nie trzeba robić żadnego jakiegoś marketingu i sprzedawać biznesu w formie takiej, że nie wiem, kup sobie pulę i będziesz jutro milionerem, bo my nie na miningu zarabiamy tak naprawdę, tylko na propagowaniu technologii blockchain. Jesteśmy centrum dystrybucji technologii blockchain. I sprzedając nasze produkty, propagujemy ideę kryptowalut i zapraszamy kolejnych ludzi, rośniemy. Dzięki temu powiększa się rynek. I na tym powinno nam zależeć najbardziej, a nie na samym doraźnym jakimś tam zysku. Bo jeżeli rynek urośnie, to my też będziemy mieć większe pole manewru, i nasze boty tradingowe też będą miały wyżej sufit trochę niż mają teraz. Także to jest we wszystkich interesie, żebyśmy mogli rosnąć razem z tym rynkiem, z taką zajebistą firmą po prostu jak. I jak, w jaki sposób pojawiają się w BitClubie pieniądze? Mówimy o Bitcoinie, propagujemy ideę kryptowalut. Osoby przychodzą, kupują jakieś produkty, albo pule miningowe, albo tego bota, albo BC Premier, nieważne. Jeżeli chcą budować, najlepszą opcją jest pula miningowa, ponieważ to jest inwestycja jednorazowa i która cały czas generuje zyski później, w nieskończoność. Pieniądze z tej puli idą na zakup sprzętu, czy też produkcję sprzętu, bo teraz już to produkujemy. A w plan marketingowy wynagrodzenie za wprowadzenie nowych osób dostajemy z tego, co wykopie nasz sprzęt, czyli z nowo wydobytych bitcoinów. Czyli pieniądze wprowadzają ludzie wchodzący. Te pieniądze idą na zakup sprzętu, co można sobie zweryfikować na blockchainie, że mamy sprzęt i rzeczywiście kopiemy.
a wypłacamy pieniądze, te, które wykopiemy, bitcoiny, które wykopiemy. Połowę z tego idzie w plan marketingowy, połowę idzie na kolejne inwestycje. Sprzedając produkty kolejne, takie jak BC Trader czy BC Premier, te pieniądze również idą w sprzęt, który kopie bitcoina. I jak jest więcej sprzętu i więcej wykopanego bitcoina, to osoby, które mają pule miningowe, będą dostawały więcej bitcoina, bo więcej bitcoina będzie do podziału. Swoiste perpetuum mobile. Wszystko zweryfikowane w 100% na blockchainie. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i zapraszamy do współpracy, jeżeli ktoś ma ochotę uczestniczyć w tej właśnie rewolucji. Mamy grupę edukacyjną. Mój kanał na YouTubie jest pełen filmów edukacyjnych, takich technicznych również. Macie wsparcie, wystarczy się trochę podszkolić, trochę nauczyć, a naprawdę możemy zdziałać cuda. Trzymajcie się i do miłego.